Dzień dobry, Neverwinter Nights. Akurat jesteśmy podczas walki z potępieńcem, który ma jednoręki, dwugłowy topór. Dwugłowy się mówi? Kurczę, nie wiem, czemu jakoś coś nie mógł, nie wiem, z jakiegoś powodu. Obosieczny, no nie? O to chodzi. I szkielet kapłan, który zaraz zginie. Aż kiedy kapłan chce ręcznie już bić się? Poważnie? What? Linu zginęła? Poważnie? Zabij tego kapłana przynajmniej. Banan musi przyjść. No, to twardziel z tego gościa, muszę to przyznać. Zastanawiam się teraz, co teraz z Liną? Mogę się wrócić teraz do świątyni? Chyba mogę. W sumie, nie wiem czemu nie pomyślałem, że po prostu... Mam ten kamień, powinien działać cały czas. Coś zostawi po sobie? Nawet nie widać przez to, że jest ta pajęczyna. Nie, mogę wrócić? A tak, komnata rytualna. I czy Linu tutaj będzie? Jest! Na całe szczęście. Zacząłem się zastanawiać, czy kurczę będzie coś inaczej, ja nie. Uff. Czyli zawsze to można wrócić i użyć też Aribef do wyleczenia siebie. Tak? Jesteś tu? Jesteś. Nie spo, jestem z drugiej strony. Wszyscy kapłani mają teraz średnie obrażenia, czyli rozdysponowali swoje obrażenia między siebie z jakiegoś powodu, najwyraźniej. Dobra, może zrobimy odpoczynek. Ten gość był dosyć twardy, jak na takiego losowego, leśnego. A, widzę, że tutaj jest to ten pierścień regeneracji, jak działa. Przywraca jeden punkt życia naraz na jakiś czas. Okej, okay, może być. O! Znowu... Ja nigdy nie chybiam. O, szkielet mag tym razem. Czemu Linu stoi w miejscu? Czemu? A to chyba ten szkielet mag rzucił na mnie pajęczynę, nie? Nie zdążysz? To jest. No, tutaj jest jakaś jaskinia. Zastanawiam się, co powinien najpierw zrobić. Czy sprawdzić to? Czy pójść do tej jaskini? Sprawdźmy, weźmy, co to jest w ogóle. To jest małe jakieś. Nie, to jest twierdza Helma. Spoko. Od razu tu się wpakowałem. Chciałem jeszcze sprawdzić te drzwi w takim razie. Jinkis? Ten fanatyczny, podwanny Destera ciągle nosi poszarpaną togę, która niegdyś oznaczała dobrych wyznawców Helma. To jakiś jeden koleś i on ma imię. A, jest cwaniakiem, ponieważ zaopatrzy się w napoje leczące. No ale... Tyle go było. Ktoś ma zostawić po sobie? Chciałem sprawdzić, co to były te drzwi w takim razie, ta brama tam. Dojdziesz tam sam? Nie, jesteś zbyt głupi, czy coś. Pewnie zamknięte. Ale chciałem sprawdzić na wszelki wypadek, czy coś tu jest. O nie, coś tutaj jest. Co to jest? Na razie nie ma. Dziwne oblicze? Okej. Okay. Ciekawa sprawa. Tak. Jesteś tu, bo szukasz zdrajcy. Tego, co przyniósł zarazę. Jesteś niezłomnym światłem życia pomiędzy jego nieumarłymi. Chodzący martwi są nowym dodatkiem, ale dobrzy ludzie z twierdzy milczą od jakiegoś czasu. Fałszywi helmici wypędzili stąd dobro.
ale nawet oni nie wystarczą Desterowi, który pośpiesznie tworzy armię nieumarłych. Dlaczego Dester otacza się nieumarłymi? Nie jestem tu, by odpowiadać na twe pytania. Robię to z własnej woli. Jeśli ci to nie odpowiada, odejdź. Sama odejdź. Dester umacnia się tutaj, bo jego rola prawie dobiegła końca. Jest opuszczony, zapędzony w zaułek, nie może już palić za sobą mostów. Martwych jest mnóstwo, więc otacza się ciałami, ale to nie wystarczy. Jego życie dobiega końca. No właśnie, kim jesteś? To będzie pierwsze pytanie. Nie jestem tu do pomocy. Wcale mnie tu nie ma. Mówię, by uświadomić ci nieuchronność rzeczy. Przeznaczenie Destera niebawem się wypełni, ale on jeszcze chce z nim walczyć. Neverwinter nauczy się akceptować takie rzeczy. Zapamiętaj te lekcje dobrze. A no nie wiem, o co tu chodzi, oprócz tego, że wynika z tego, że Dester umiera i może chce jakoś przedłużyć swoje życie, czy coś? A to gdzie to prowadzi w takim razie? Dziedziniec? Okej, to wygląda dosyć przerażająco, nawet bym powiedział, dlatego, że jest duże. To nie wiem, gdzie ja mam iść w takim razie, mam aż wybór. Ale może to będzie zablokowane. Nie, zostałem zaatakowany. Więcej potępieńców, mnich i mnich. To już chyba było. Tak, to już było. Może szybko borsuka przywołam. Szybciutko. Kurde, nie udało się. Ale nie straciłem tego czaru, okej. Zdecydowanie jednak niebezpieczniejsi są ci goście, więc ich trzeba wpierw załatwić. Widzę, że Banan walczy jeden na dwóch. O nie, jest kurczę więcej skurczybyków. Jest dużo. Musimy przywołać tego borsuka, chociaż żeby zrobić tłum. Nice. Banan wciąż się ostaje. Dobra, już nie, ale mogę go wrócić. Chciałem go uleczyć. Ale muszę przyznać, że pomimo tego, ja nie chcę tutaj krakać, ale że pomimo tego, że to jest dużo tych przeciwników naraz, to jakoś nie radzą sobie nawet oni chyba. Jak chociaż załatwimy tego pana tutaj, oni są troszkę chyba słabsi niż ten poprzedni. Nice. Już to widzę, wygraliśmy tę bitwę. Zarąbiście. A szkielet ucieka przed borsukiem. Co za widok. Tak przynajmniej wygląda. Załatwmy tego pana. Nie uciekniesz przed kuszą. Przed borsukiem może uciekniesz, ale przed kuszą nie. A, bo on ma przecież ten przerażenie. Zaraz, zaraz. Jak to jest? Skąd on to ma włączone? Będzie nasze. Odpędzenie. A, właśnie, to jest przecież odpędzenie, bo to ma taki sam efekt, ma też przestraszenie. Ja się zastanawiam, przecież nie można przestraszyć szkieleta, ale to było od tej linu. Zwłoki, od tej linu, no bo ona ma też czary antynieumarłe. Cholera, nie mam pojęcia, gdzie mam iść. Jak już tu poszedłem, to może pójdę, no dobra, będę kontynuował, ale jeszcze mam tutaj wybór, widzę, że są drzwi jakieś boczne. Mam nadzieję, że wejście boczne, wejście główne, no to było tamto. Tamto było wejście tylne. Tak, to wprowadzi do tego samego miejsca przynajmniej. Ale nie, nie do tego samego. To się nazywa twierdza Helma. Ale inaczej miałbym na mapie zaznaczone tamto miejsce. Ja się pytam, gdzie prowadzi tamta jaskinia w takim razie? Jeżeli było podpisane twierdza Helma też. Szlak. Na razie muszę tu eksplorować. Już nie będę wracał. Taki kawał drogi chyba. Okej, podejrzane. Na razie nie ma pułapek też. Dobra. Mam nadzieję, że
Tutaj będą pewnie ci potępieńcy w takim razie obstawiać, nie? Schody na dół. Ja pierdzie. To będzie duże. Na razie jest duże i jest puste. O, jest coś. A, to szkielet kapłan, spoko. W sumie to idealnie żlinu jest w takim razie. O, został zatruty ten koleś, potępieniec. Jak taki banan będzie zatruwał. O, trzeba uleczyć banana. Spokojnie, spacja, pauza. Na wszelki wypadek. Czasami będę tak robić podczas bitwy. A, tutaj nad... Okazuje się, że to nie było za bardzo przydatne. A, nie szkodzi. Zwycięstwo będzie nasze! Dobra, to jest taka łatwa bitwa, że została nad im to. A ja w międzyczasie sprawdzę te zwłoki. O! Aha, takie to coś. No dobra. Władca zombie. Nie wiedziałem, że to jakiś taki skurczybyk jest. Myślałem, że to po prostu zombie jest. Dobra, to jest dość ciekawe, czy zombie nie zatruwałem przodkiem? Nie zatruwałem, tylko nie zarażają? Chyba nie. Przynajmniej nie w tej grze. Dobra, już? Nie, jeszcze nie. A pięć, choć już się nawet wytrzymali. Jakim cudem zombie się oczarować, to nie wiem. Oj, coś. Dobra. 130 punktów? 135 punktów? A to był władca zombie, okej. Okay. Jeszcze jeden władca zombie najwyraźniej. Dobra. Trochę mi nie daje spokoju, kurczę, to, że tam było to przejście. No, po prostu cały czas o tym myślę. O tym przejściu z jaskini. O, Linu, jesteś ranna. Swą drogą. A, dobra. Sama się potrafi chyba wyleczyć. O, kurde, chyba jednak nie. Trzeba będzie wrócić. Szkielet mag. O, władca guli, co to, kurde, jest? Czyli tak jakby po prostu lepsze wersje tych... stworków poprzednich. Nie daj się, banan. Zaraz będziemy atakować tego gostka. Ma jakąś aurę. A, już jest średnie obrażenia. Już nie żyje. Myślałem, że będzie gorszy. Jest nawet gorszy niż władca zombie. Masz wspaniale przebitą strzałę, gościu. Kto ci tak zrobił? Dobra. Wracam po Linu. Schody na górę, schody na dół. Kurczę, to jest duże. Pewnie ta przejście z jaskini prowadzi do górnego piętra, może być, albo dolnego piętra. Wciąż czuję. Dobra. Zrobimy tradycyjny kemping. Czy ten kemping trwa dłużej? Nie, no chyba nie wiem, czy to jest jakiś... czy to ma znaczenie, ile mam punktów życia? Ale chyba nie, dobra. A, zaraz, chwila, moment. Kać wróżenna, jak to było? Można tu sprzedawać, jakkolwiek to brzmi? Tak, tu można sprzedawać rzeczy. Aczkolwiek to nic mi nie daje za bardzo. A nie, nie można sprzedawać. A. No, identyfikować można jakby co.
Idziemy. Będzie dużo do eksploracji najwyraźniej. I dobrze. Może poziom się uda zrobić, kurczę, w tym wszystkim. No nie, no 5000 mi brakuje. A, zobaczymy. Przynajmniej się skrót, który jakby branie wszystkiego ze skrzyni, czy coś takiego. Już trochę zacząłem przyzwyczajać do takich współczesnych trików, takich właśnie. Boże. Zabierz wszystko. O, coś ci nie wyszło chyba. Nie, znowu używam, kurde, cholera jest to. Magiczne strzały, jasne. Chowaj to. No właśnie, w międzyczasie wyczyściło mi te niepotrzebne przedmioty, tak jak mówiłem. Wszystkie klucze znikły, bardzo dobrze. To akurat mi się bardzo podoba. W imię Sehanin, księżycowego łuku! Co ten banan? Zablokował się. Ta walka jest taka nędzna, że między rzeczy mogę nawet po prostu borsuka przywołać. Czyli tak, to są schody na górę. Nie wiem, w którym fałszywa gwardia Helma. Bardzo trudne, no proszę. Zobaczymy, co to będzie. Przydałbym się, żebym też nauczył się identyfikować te efekty czarów. Bo każdy czar chyba w zasadzie ma osobny. No, ale gość się obrywa dosyć solidnie. Na przykład wiedziałbym, co to za czar jest. To nie wiem, czy to przede mną jest jakaś zbroja, czy coś w tym stylu. O, to była pułapka, świetnie. Księga Helma. Pomimo swych rozmiarów, ta dobrze utrzymana księga jest wyjątkowo lekka. Jej karty zdają się roztaczać dziwną poświatę. Zawiera ona wiedzę w jaki sposób można przywrócić ducha opiekuńczego w twierdzy Helma? Jeżeli jakaś zła istota go przepędzi. A to może nawet wezmę to? Oczywiście najpierw trzeba będzie się jej pozbyć w jakiś inny sposób. Posiadanie tej księgi w ekwipunku pozwoli skorzystać z odpowiednio przygotowanego ołtarza. To trzeba wziąć. Nawet. Dobra, najpierw całe to piętro przetrzepię, żeby nie było. Później zadecyduję, czy w górę, czy w dół. Na ten gościu byłoby dosyć łatwy, niby było bardzo trudne, ale miał strasznie fatalną serię, w ogóle nie udało mu się nic zrobić. No, to dobrze. Sprawiedliwość istnieje w sensie takim, że czasami to ja nie mam szczęścia. O, to będą jakieś zbroje magiczne. A to już walczyłem z tym. Ale jest przyjazne. Okej, okay. A może nie wiem, może chwilowo. Piedestał. Czy te zbroje można aktywować? I czy to ma sens? I czy to jest rozsądne? Czy to jest wyjście do główne? To jest. I co, jak teraz wejdę tędy, to się aktywują te zbroje? Doświadczenie w graniu w gry komputerowe mówi mi, że możliwe, ale nie. Po prostu sobie stoją i nic. Dziwnie wygląda swoją drogą, okej. Się patrzą. A już nie. Już stwierdziłem, kurde, jakiś gościu, normalny gostek łazi. No właśnie nie do końca, kompletnie nienormalny bym powiedział. Nie chcą atakować, ja nie będę ich atakował. O! Cóż to jest? Haosinon z pustki.
Ciekawe, jak po angielsku to jest. Od tej piekielnej istoty promieniuje zło, tak się źle czujesz od samego patrzenia na nią. Na razie zamykam, może później. Już jest podejrzanie trudne. Szkoda, jak już nieraz pokonaliśmy istoty nie do pokonania. Ale dobra, spokojnie, najpierw co innego. Szkielet, szkielet. Ja nigdy nie chybia. A, jeszcze ten gostek. Borsuk tam wpakował się normalnie. A, niech mnie zobaczymy, co sobie poradzi. Tak. Czy borsuk zyskuje poziomy? Nie, borsuk jest cały czas tego samego poziomu, co nie? Tak. Zwycięstwo będzie nasze. Świetnie, właśnie o tych, te bełty, to może być ciężka sprawa, jak na przykład mi się bełty skończą. Szczerze to nie wiem, co wtedy zrobię, znaczy mam te magiczne jeszcze. Ale o tym to nie pomyślałem trochę. Muszę uzupełnić bełty. Muszę na to zapisać na kartce zaraz. Jak już skończę to dzisiaj nagrywanie, to zapiszę sobie. Bo inaczej to na stówę nie będę pamiętał. Pożałujesz tego. Zwycięstwo będzie nasze. No, upiór, coś nowego. Upiór to bezcielesne istoty powstałe ze zła i ciemności. Brzydzą się i szczerze nienawidzą wszelkiego życia i światła. Czy upiór jest jakiś trudny? Może nie jest. Nie trudny. Czy mogę wstrzelać do tego? Niby tak, bo strzałę wbito w głowę. Jest trochę bez sensu, ale dobra. O, banan został. Zginął ten upiór chyba od banana i coś przeszło na niego przez to. Zmniejszona kondycja, ale spoko. Kolejny świecący naszyjnik. Plus 10, nie, sorry, nie plus 10, plus 6, a nie będę tego wrzucić. Dobra, spróbujmy w takim razie zająć się tym stworem podejrzanym o bycie cholernie trudnym. Czy się da, czy się nie da, czy to jest... Zastraszanie mojej osoby pod takim napisem, że jest nie do pokonania tylko. Czy coś jest cienki? A przede wszystkim zrobię zapis tutaj. Dobra, zobaczymy, co to jest. Czy to w ogóle pokojowe jest? Ty, może to jest po prostu pokojowe, kurde, ja się tak boję. Można z tym pogadać. A najpierw kredens. Priorytety. Pamiętajcie, priorytety. Dobra. A, tutaj jest ten ołtarz, to o ten ołtarz chodziło. Czarny grimoire, to na pewno jest do wzięcia. Może nie. Ta stara księga jest zimna w dotyku, a po jej dotknięciu drwieją ci palce. Na jej poplamionych stronnicach wyjawione metody, za pomocą których można przyzywać najbardziej plugawe stwory. Co ciekawe, zawarto w niej również sposoby na ich odpędzenie, gdyby zapanowanie nad nimi okazało się zbyt trudne. Z księgi tej należy korzystać z wielką ostrożnością, gdyż w przeciwnym wypadku przyzwanie się nie powiedzie, albo co gorsza, całkowicie wymknie spod kontroli. Samo posiadanie księgi pozwala na korzystanie z odpowiednio przygotowanego ołtarza. Gdzie ta poprzednia? Tutaj? Dobra, niech będzie. Coś tu jeszcze jest? No nie. H... H...
chaosiną z pustki. Wyglądasz jak demon albo diabeł. Zaraz nie będzie wiadomo, który to jest. Dobra. O, nawet nie masz... No, w sumie nie dziwię się, nie masz nagranego dialogu. Haohinon z pustki. Ja, Haohinon, witam cię. Nie lękaj się. Mam łagodne usposobienie. Na pewno. Nie należysz do tych, którzy mnie przywołali. Być może zechcesz dokończyć rytuał, który przerwano. Jaki rytuał, piekielna istoto? Prosta sprawa. Na pewno dasz sobie radę. Ci, którzy mnie tu wezwali, nie mogą się z tobą równać. No, w sumie trochę... Nie, zobaczmy. Widzisz, pozwoliliby ich żałosne problemy wpłynęły na sprawy najważniejsze. Nie dokończyli przywołania. Miałem pozbyć się ducha opiekuńczego tego miejsca, co też uczyniłem. Za to obiecano mi wolność. Jeśli się zgodzisz, weź rytualną księgę, która się znajduje w gabinecie na południe stąd. To czarny grimoire. Dokończ ceremonię, a będę wolny. Jeżeli to zrobię, będziesz moim dłużnikiem. Widzę, że umiesz się targować. Uwolnij mnie, a sowicie cię wynagrodzę. Zrób to. No, po prostu powiedz mi, co za to dostanę. Usycham tu. Czyż to nie żałosne? Czy uwolnisz mnie z pęd cierpienia? Dopełnij rytuał. Pomyślę nad tym. Co nie ma, kurczę, ten... nie można wyciągnąć więcej info. Dobra, zobaczymy, co się stanie, jak dokończę rytuał. Najwyżej go zabijemy, ewentualnie może będzie... Nie wiadomo, czy jest aż tak trudne, ale dobra, spróbujmy dokończyć rytuał. Może to jest głupie. No, najwyżej zrobimy... Zginiemy i wczytam. Wolny! Wow. Dobra, nie będę takich dialogów czytał. Aż tak się w poważnie wkręcał. A co ja z tego będę mieć? A tak, twoje życzenie. Powiedz śmiało. Czego do mnie zażądasz? Czegoś odpowiedniego. Tak. Może dasz się skusić. Magiczna szata, runiczny topór dowojowy, a może chcesz zakosztować chwilowej potęgi? Kurczę, nie wiem. Magiczna szata. Tak, to próbowy to mnie interesuje. Magiczny artefakt. Gdybym wiedział, co to jest część swych mocy. Wiecie co, zrobię tak. Wybiorę teraz, a później wczytam i zrobię i sprawdzimy, co to jest to drugie. Tylko dla sprawdzenia. I tak postanowione zostanie to pierwsze. Czyli biorę szatę. To wszystko. Używaj mych darów z rozwagą, śmiertelna istoto. Mój ród nie jest zwykle tak hojny. Napełniłem obietnic, okowy, które mnie tu więziły, pękły. Żegnaj, pozostawiam cię twemu losowi. Niezidentyfikowany płaszcz pozostaje niezidentyfikowany, cholera. Dobra, zobaczmy, co to jest. Co to za zapis? To jest jakiś kurde wczesny zapis? Nie. Dobra, może być taki zapis. Tak, to już zapis, jak byłem tam na dole? Tak, bo kurde, jakby to nie było to, to by to było wkurzęce. Ale niewzięte są. Kredens i piórko. Dobra, tym razem jakieś inne rzeczy. W sumie nie wiem, po co to robię, skoro i tak będę... Zrobię inaczej. Teraz zrobię zapis. Czemu tego nie zrobiłem? Wcześniej, to nie wiem. Dobra, nie, czy trzeba... Nie trzeba chyba z nim gadać. Dokończ rytuał. I teraz zobaczmy, co to jest część mocy. Tak, myślałem, że to jest takie błogosławieństwo. Chwilowe niestety, więc... Mniej opłacane na rzecz, aczkolwiek przed bitwą ostateczną być może... Być może jest rozsądna. Ile to dodaje? No, wygląda na bardzo dużo. Chyba plus 4 do każdego.
tu napisane? Nie, 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 nie. No to w sumie nie jest taki zły pomysł, żeby tego użyć, ale dobra, chrzanić już. Zrobimy jeszcze raz wczytaj i wezmę tą szatę. Ale to... Albo dobra, zrobię to teraz szybko. Albo nawet poza odcinkiem, czy nie. Na razie.